Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Dlaczego trzeba być silnym nie tylko na boisku? Czy nadal patrzy w lustro, a nie na kolegów? I jak sportową złość przekuć w zwycięstwa? O tym wszystkim i nie tylko w kolejnym wydaniu naszego studia porozmawiamy z pomocnikiem GKS-u Tychy, Oskarem Paprzyckim. Tak nieprzypadkowo rozpocząłem od tego lustra, my ten temat za chwilę rozwiniemy. Natomiast nowa fryzura, a wrócił stary, dobry Oskar Paprzycki? Jeśli chodzi o fryzurę, to tak, trzeba było coś zmienić. Tutaj pół żartem, pół serio. A jeśli chodzi o patrzenie w lustro, no to ja swojego podejścia nie zmieniam. Też wcześniejsi trenerzy mnie tego uczyli, że przede wszystkim mam patrzeć na siebie, a nie na kolegów z drużyny, bo to ode mnie zależy, jak ja będę wyglądał na boisku przede wszystkim, moje przygotowanie i tak dalej, więc ja muszę patrzeć na siebie, a być tylko jakąś wartością dodatnią dla drużyny w dalszej części. Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie przeciwko GKS-owi Katowice, z mojego punktu widzenia chyba najlepsza pierwsza połowa pod wodzą Jarosława Zadylaka. Dobrze w ten mecz wchodzimy, tracimy bramkę, później GKS przez chwilę ma przewagę, ale my później wracamy do swojego grania i klarujemy sobie kolejne sytuacje. Czy te zadania taktyczne wszystkie udało się zrealizować i czy twoim zdaniem rzeczywiście to była najlepsza pierwsza połówka w naszym wykonaniu? Na pewno większość tych założeń taktycznych od trenera Zadylaka gdzieś tam wykonywaliśmy w tej pierwszej połowie i ja uważam tak, no od razu wszystkiego nie możemy mieć, tak? Trener pracuje z nami 2 tygodnie i z mojej perspektywy wygląda to tak, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej, przede wszystkim te pierwsze połowy. My coraz bardziej łapiemy, kolokwialnie mówiąc, to co trener ma nam do przekazania i ja uważam, że z treningu na trening to też wygląda coraz lepiej i ja jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o te następne mecze i głęboko w to wierzę, że to będziemy przenosić wszystko na boisko i zaczniemy zdobywać przede wszystkim punkty, bo tego nam brakuje. Na pewno GKS-ie musimy oddać to, że sytuację także sobie stwarzali. Było widać tam całkiem niezłą jakość piłkarską. No, są nazwiska z ekstraklasową przeszłością. Było kilka sytuacji, m.in. Mateusz Czyżycki wybijał piłkę z linii bramkowej. Jak generalnie podchodzisz do spotkań z rywalami, którzy starają się prowadzić grę, bo GKS na pewno była drużyną, która chciała grać w piłkę i w związku z tym moje pytanie jest takie, czy łatwiej gra się wam z takimi drużynami, które chcą grać w piłkę, chcą kreować sytuację, czy jednak z takimi, które nastawiają się na defensywę, a my gramy w ataku pozycyjnym? Znaczy ja tutaj nie mogę się z tym zgodzić, bo w przypadku GKS uważam, że to oni gdzieś dali nam pole manewru, oddali nam piłkę i my mieliśmy większy czas tą piłkę, przede wszystkim w tej pierwszej połowie. Moim zdaniem też głównym największym błędem naszym jest to, że gdzieś brakuje tej dokładności i sami gdzieś się narażamy na straty i też przez to gdzieś straciliśmy tą bramkę z GKS-ą. Musimy przede wszystkim przestrzec się tych strat i po prostu być bardziej w tym dokładni, a myślę, że te punkty przyjdą. Zmieniło się na pewno ustawienie, bo w tej szczególnie fazie ofensywnej gramy 1-4-3-3. Dla ciebie defensywnego pomocnika to jest duża różnica, bo ty jesteś często tym pierwszym środkowym obrońcą, który musi te ataki rywala rozbijać. Często też mamy wrażenie, że gramy trójką środkowych obrońców, no bo jesteś pomiędzy stoperami, też tą piłkę rozgrywasz. Jak to z twojego punktu widzenia, z twojej pozycji, to jest duża różnica dla ciebie? Jeśli chodzi o mnie, to na pewno dla mnie jest troszeczkę ciężej, bo jestem w tym środku, można powiedzieć, na tej pierwszej linii defensywy jedyny. Jak graliśmy dwoma, to zawsze było łatwiej, bo gdzieś mogliśmy sobie, może byliśmy bliżej i bardziej sobie pomagaliśmy, a aczkolwiek jesteśmy tak ustawieni i mamy takie założenie, że nawet jak trochę podejdę wyżej, to automatycznie czy Czyżu, czy Grzeszczu za mnie schodzi, jeżeli będziemy robić to automatycznie i po prostu będzie nam łatwiej gdzieś tam asekurować tych obrońców. I myślę, że mówię, no z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej. A jeśli wracając do pytania, czy jest mi ciężej, czy nie, no to może trochę, ale jakby nie zwracam już na to uwagi, bo dobrze się asekurujemy i wypełniamy swoje pozycje. Pory mi się z GKS-ą Tyszanie zajmują 9. miejsce ze stratą zaledwie 2 punktów do miejsc barażowych. Jak to niedzielne spotkanie podsumowali Jarosław Zadylak i Krystian Wachowiak? Posłuchajmy.
Pierwsza połowa dała takiej dużo nadziei na to, że idzie to w dobrym kierunku. Szkoda tylko, że nie zdobyliśmy drugiej bramki w tej pierwszej połowie, bo mogłoby nam być zdecydowanie łatwiej. No natomiast ta druga połowa, jesteśmy nią zawiedzeni, bo mogliśmy ten mecz nawet przegrać. I dlatego więcej potrzebujemy takiej stabilności w tym wszystkim, co robimy, powtarzalności, bo widzimy też, że z Polkowicami gramy pierwszą słabszą, drugą lepszą. To samo jest w Opolu, tutaj znowu odwrotnie, a my potrzebujemy całego meczu po to, żeby odnieść zwycięstwo. Mieliśmy sytuację, ja na pewno mam lekki niedosyt, miałem dwa strzały, myślę, że mogłem jednak trochę mocniej uderzyć tą piłkę, ale cieszę się, że udało się gdzieś tam do tych sytuacji dojść. Jedna piłka, gdzie dostałem od Sebastiana Stebleckiego, gdzieś tam troszeczkę zabrakło, co prawda był spalony, ale no też fajna sytuacja mogła z tego wyjść. Trzeba przyznać, że oni też mieli sytuację, ale no taka jest piłka, podzieliliśmy się punktami i tyle. Oski, porozmawiajmy teraz o tobie. Trudny na ciebie, na pewno dla ciebie ten sezon. W listopadzie przeszedłeś poważny zabieg. Czekała cię kilkumiesięczna przerwa, okres trudnej, żmudnej rehabilitacji. W ogóle piłkarz może się przygotować na taką kontuzję? W jakikolwiek sposób mentalnie ty jesteś w stanie się na to przygotować? Znaczy uważam tak, jeśli chodzi o przygotowanie, no to myślę, że nikt nie gra z myślą o tym, że będzie miał kontuzję. No, nikt się na to, nie idzie się na to przygotować po prostu, to jest chwila. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, grając w piłkę, że jesteśmy narażeni na różnorodne kontuzje i na pewno gdzieś tam z tyłu głowy może to siedzieć, ale na co dzień nie myślisz o tym, czy będziesz miał tą kontuzję, czy nie. Więc jakby no, mentalnie nie idzie się na to przygotować. No kwestia już tego, jak zareagujesz po prostu po tej kontuzji, bo najważniejsze jest po prostu wierzyć w to, że wróci się na to boisko i trzeba bardzo dobrze, żmudnie przepracować okres, właśnie ten okres, gdzie nie możesz trenować z drużyną, tylko indywidualnie. A czy fizycznie teraz dodatkowo się przygotowujesz? Jesteś w stanie wykonywać dodatkowe ćwiczenia na siłowni, na boisku, żeby te mięśnie jeszcze dodatkowo wzmocnić? Oczywiście, no ja tak na dobrą sprawę, dwa tygodnie po zabiegu już zacząłem wzmacniać te mięśnie na tyle, ile mogłem. Z tygodnia na tydzień mogłem coraz więcej robić ćwiczeń, więc jakby no, nie odpuszczałem, pracowałem indywidualnie. Zdawałem sobie sprawę, chciałem jak najszybciej przede wszystkim wrócić na to boisko, aczkolwiek też wiedziałem, że może lepiej wrócić tydzień później, a nie potem dwa miesiące znowu boryka się z czymkolwiek. Więc jakby no było ciężko na pewno, ale no mówię, ja cały czas trenowałem ciężko indywidualnie. Jak wróciłem tutaj, to też trenowałem jeszcze pierwsze dwa tygodnie z fizjoterapeutą naszym i no uważam, że dobrze to przepracowałem. Kwestia już potem była tylko, żeby dojść fizycznie, bo jednak treningi z drużyną są zupełnie inne niż indywidualnie, jeśli chodzi o aspekt tutaj fizyczny, tak. Trudno na pewno było także w tym roku, bo wchodzisz na końcówkę meczu z Sosnowcem, później jest dosyć długa przerwa i od meczu z Widzewem znowu wchodzisz do gry. Tutaj muszę cię zapytać o takie zdanie. Trzeba patrzeć w lustro, a tylko na siebie, a nie na kolegów. I w związku z tym moje pytanie jest, czy to hasło nadal jest aktualne i w jakim kontekście ono zostało użyte, bo mam wrażenie, że podobna sytuacja była w tym roku do tej sprzed kilku lat. Znaczy, no przede wszystkim chodzi mi o to, że po każdym meczu, czy przegranym, czy wygranym, patrzę sobie w lustro i inaczej. No, po każdym meczu, czy przegrasz, czy wygrasz, musisz zejść z boiska, uważam, i spojrzeć w lustro i przede wszystkim spojrzeć na siebie, a nie na kolegów, bo często jest tak, że... Znaczy może nie często, ale zdarza się po prostu tak, że niektórzy, nie mówię oczywiście tutaj o GKS-ie tych, ale ogólnie w środowisku piłkarskim ta duma jednak jest troszkę większa i nie każdy zawodnik potrafi po prostu spojrzeć na siebie, tylko gdzieś tam szuka, popełniając błędy, szuka winy u kolegów, a nie do końca u siebie. Ja jestem tego zdania, że najpierw muszę zacząć od siebie, czy zrobiłem wszystko, żeby drużynie pomóc, no a potem wiadomo, no to już jest dalsza gdzieś tam analiza trenera czy drużyny wewnątrz tutaj szatni, kto popełnia takie błędy, aczkolwiek no mówię, no ja jestem dalej tego zdania, że trzeba patrzeć w lustro i też uważam, że ta kontuzja, którą przeszedłem, to była taka poważniejsza,
w mojej przygodzie z piłką, no tej pokory jednak uczy, tak? Gdzieś no jest ta złość piłkarska, wiadomo, i tak dalej, ale uczy tego, że na pewno każdy mecz cieszy, jak zejdziesz przede wszystkim zdrowy, tak? A potem już patrzysz na te inne rzeczy. Teraz generalnie łatwiej jest ci się pogodzić z taką rolą, kiedy nie możesz wejść na boisko. I co generalnie radziłbyś młodym zawodnikom, bo zapewne słuchają nas adepci Akademii Piłkarskiej GKS-u Tychy, jakich porad im mógłbyś udzielić pod tym względem? Bo ty też byłeś w takiej sytuacji kilka lat temu, gdzie byłeś blisko pierwszej drużyny Lechii Gdańsk. Tak naprawdę byłeś w tej drużynie, bo brałeś udział w treningach. Pewnie były myśli o ekstraklasie. Wtedy się nie udało. Co w związku z tym po latach doświadczeń radziłbyś młodym zawodnikom? Znaczy, na pewno muszą wierzyć w swoje umiejętności, piąć się do przodu, wierzyć w to, że w końcu się tam trafi. Pamiętam ten moment, w którym miałem okazję tam trenować z pierwszym zespołem. Lechia wtedy naprawdę miała niesamowite nazwiska. No, ja w to wierzyłem wtedy, że tam zostanę. No, sytuacja się potoczyła tak, a nie inaczej po prostu. No i kwestią było tego, czy pójdę dalej do przodu i będę wierzył w to, że kiedyś tam trafię na ten najwyższy szczebel, czy po prostu będę sobie tak kopał piłkę, nie wiem, może trochę na niższym poziomie i odpuszczę. No, ja jestem tego zdania, że dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, ja będę walczył o swoje marzenia i na pewno nie będę odpuszczał. I o tych marzeniach jest mowa między innymi w pewnej piosence, bo w tych trudnych momentach na pewno zawsze ci towarzyszy rodzina i przyjaciele. Paweł Rutkowski nawinął dla ciebie kawałek, w którym no, jest zwrotka na twój temat. To jest cały czas numer jeden na twojej playliście. Czy jest jeszcze coś innego? Jakie są generalnie twoje upodobania muzyczne? No, nie będę ukrywał, że Ta piosenka gdzieś tam jest najbliżej mojemu sercu, bo to też mój przyjaciel nagrał ten kawałek dla mnie. To jest taka motywacja przed meczem. No, jak się tego słucha jednak, to gdzieś tam ta energia, ta moc wychodzi coraz mocniej i jestem w stanie się zmotywować na tyle, żeby wyjść i po prostu wyjść na to boisko i walczyć. Po powrocie Sebastiana Stebleckiego do szatni, on głównie się podpina pod głośnik, czy cały czas jest zasada, że ten, który ma głośnik bliżej, jest bliżej Bluetootha, to on puszcza muzykę? Nie, no u nas jest bardziej zasada, że kto ma ochotę i dzień, to gdzieś tam puszcza tą muzykę, a Sebastian no, wrócił do szatni. Jako tutaj drużyna cieszymy się, bo fajnie go znowu zobaczyć. Uważam, że przybycie jego do szatni, czy tutaj Kacpra Janiaka dało nam taką może większą energię, tak? Gdzieś tam więcej takich pozytywnych emocji. Nie cieszymy się z ich powrotu. Na pewno są wartością dodatnią dla naszej drużyny, czy w treningu, czy w meczu. No i na pewno sytuacja, która gdzieś tam wynikała z tego, jest dla nas na plus. To wiemy już, co gra w duszy Oskara Paprzyckiego. To teraz oddajmy głos tym, którzy z trendami muzycznymi są na bieżąco jak nikt inny w klubie. Posłuchajmy, co leci w szatniach Akademii Piłkarskiej GKS-u Tychy. Muzyka jest bardzo zróżnicowana. Od jakiegoś, nie wiem, disco polo do jakichś zagranicznych piosenek z różnych regionów świata, ale no, na pewno odgrywa dużą rolę i najwięcej jest chyba tego rapu mimo wszystko, polskiego i też gdzieś tam amerykańskiego, zagranicznego. No pomaga, przed meczami na pewno to pomaga i gdzieś tam trochę się zrelaksować niektórym, innych pobudzić, no i fajnie to działa na drużynę. Jest DJ określony zawodnik, czy każdy może się podpiąć? Na pewno każdy może się podpiąć, ale teraz tak myślę, nie chcę się pomylić, ale najczęściej chyba albo Filip Iwański, czasami Maciej Grzyb jeszcze, jak jest z nami, bo miał kontuzję, ale no oni chyba najwięcej tego puszczają i w miarę nam to pasuje, więc chyba jest okej. Okay. Głównie rapu słucham, różne piosenki, jakieś amerykańskie, polskie. Czasem wleci disco polo w szatni, no to już takie bardziej na rozluźnienie, jakieś przedmeczowe albo pomeczowe, jak wygramy, no to się cieszymy, disco polo leci i różne tego typu rzeczy. Kiedy trener wchodzi do szatni, łapiesz się za głowę, czy raczej to są twoje znajome rytmy i te wszystkie piosenki znasz doskonale? No właśnie, i to jest wielki problem, bo powiem szczerze, chłopaki mają taką nutę, że ja jestem zdziwiony, tak, w szatni. Muzyka leci dość głośno, mają te
polskie klimaty z ostrym językiem, że tak powiem. No i no może za głowę się nie łapię, ale no jest to dla mnie coś nowego, tak, w szatni, więc czasami jestem zaskoczony, co oni słuchają. Rozumiem, że trener preferuje inny gatunek muzyczny. No chyba tak, ja bardziej spokojny. Jestem rocznik 80, czyli może nie disco polo, tak, ale taki dance jest jak najbardziej gdzieś tam na czasie u mnie teraz. Na pewno dobra playlista przyda się jadąc do Olsztyna, bo przed nami bardzo daleki wyjazd. Będziesz miał okazję spotkać m.in. Łukasza Monetę, naszego byłego zawodnika, który zapewnił zwycięstwo bardzo ważne w meczu przeciwko Podbeskidziu. Mecz tak naprawdę chyba o życie dla obu zespołów, bo 100 mil wygrać musi, żeby być w walce o utrzymanie, a my, żeby w barażach się znaleźć. Tak, dokładnie. Paradoksem tej ligi jest też to, że ostatnio no, nie ma co ukrywać, nie idzie nam do końca tak, jakbyśmy chcieli, nie łapiemy tych punktów, a mimo wszystko w ostatniej kolejce odrobiliśmy jeden punkt do tego szóstego miejsca i na pewno ta liga jest na tyle specyficzna, że tutaj jedna czy dwie kolejki nie dadzą ci odpowiedzi, tak, jak będzie gdzieś tam na koniec sezonu. Jeśli chodzi o 100 mil Olsztyn, na pewno czeka nas bardzo ciężka przeprawa, ale to uważam, że każda drużyna tutaj nie będzie łatwą przeprawą. Już mamy końcówkę sezonu i z nikim nie grało nam się łatwo. No jedziemy tam przede wszystkim po to, żeby zdobyć te trzy punkty, żeby wygrać ten mecz. Wiemy, że będzie ciężko, ale to nie ma wymówek, po prostu to my musimy, a nie patrzymy na przeciwnika, bo to my walczymy o swoją przyszłość i na pewno będziemy chcieli zdobyć te trzy punkty. Właśnie 100 mil jest przykładem, jak ta liga jest nieobliczalna, bo potrafili wygrać z Miedzią Legnica, z GKS-em Katowice mieli rzut karny na 1-0, ostatecznie to spotkanie przegrali z Polkowicami 0-4, w ostatnim spotkaniu Kacper Tobiasz, czerwona kartka, przeprosił za gest, ale kary raczej nie uniknie, do tego czerwona kartka Remisza. To pokazuje, jak ta drużyna chyba jest bardzo nieobliczalna, że potrafili wygrać na terenie lidera, a potrafili przegrać 0-4 z Polkowicami. Na pewno masz rację tutaj ta drużyna, ale jak już chciałbym wrócić też do tego, że ta liga jest nieobliczalna po prostu i tu wszystko może się wydarzyć. Na pewno mówię, no przed naszym meczem się zdecydowanie osłabili, bo uważam, że Kacper Tobiasz, tak? Bramkarz 100 milu. No, można powiedzieć, był w wyśmienitej formie. No, też gdzieś tam analizowaliśmy, oglądaliśmy, co wyczynił w tej bramce i no, jest to duże osłabienie, ale jak mówię, nie będziemy patrzeć na przeciwnika, tylko musimy się skupić na sobie i wykonać plan, który mamy założony na ten mecz. Przy okazji przygotowań do meczu z GKS-em Katowice, sztab szkoleniowy GKS-u Tychy mógł przyjrzeć się, jak gra 100 mil Olsztyn, jak wyglądają przygotowania do tego spotkania. Zobaczmy i posłuchajmy. To jest taki zespół obcego boiska, u siebie mają dużo problemów, natomiast no to jest zespół, który, żeby się liczyć w walce o utrzymanie, no oni muszą z nami wygrać. Natomiast no my jesteśmy na to przygotowani, mamy swój pomysł na to, staramy się zawsze te analizy robić dużo wcześniej, nawet w poprzedzającym meczu, tak jak już przed Katowicami. I mamy ogromną wiedzę na temat 100 milu, no musimy to wszystko wykorzystać, co zauważyliśmy w tej analizie i będziemy próbowali osiągnąć swój cel i wygrać mecz. Walczymy, jak to mówimy, o najwyższy cel, tak? O awans do ekstraklasy. Każdy mecz jest tak naprawdę dla nas najważniejszy. Każdy mecz chcemy wygrać i każdy mecz musimy wygrać, żeby zrealizować swój cel. Także tak, można powiedzieć, że tak, że każdy mecz dla nas jest na wagę złota. Teraz przed nami no, dwa niezwykle ważne spotkania. 100 mil Olsztyn, później Skra Częstochowa. Dla Skry to spotkanie również może być bardzo istotne. Twoim zdaniem te dwa najbliższe mecze zdefiniują naszą przyszłość w tym sezonie? Jeśli mam być szczery tutaj tak w 100%, to tak. Uważam, że te dwa mecze będą definiowały, mimo tego, że wcześniej powiedziałem, że tu jeden czy dwa mecze nie będą definiowały gdzieś tam końcówki tego sezonu, aczkolwiek no, te drużyny, które są przed nami też mogą łapać punkty i dla nas tak naprawdę 6 punktów, uważam, że mam nadzieję, że zdobędziemy te 6 punktów i
i zmieścimy się w tej szóstce, a potem ta pewność siebie i ten optymizm po tych dwóch meczach, mam nadzieję, będzie na tyle mocny, że pójdziemy do przodu i będziemy wygrywać kolejne mecze do końca. Wracając do rundy jesiennej, przegraliśmy z Tomilem 1-2 w Tychach ze Skrą remis, Skra u siebie, w cudzysłowie, tylko jedno zwycięstwo. Wiemy, że to spotkanie będzie rozgrywane w Bełchatowie. Ten ciężar gatunkowy chyba rośnie, biorąc pod uwagę, w jakim etapie jesteście sezonu. Wy jesteście w stanie od tego się odciąć? Pewnie w tygodniu nie, bo zapewne w szatni też o tym rozmawiacie, ale czy wychodząc na mecz ta głowa może być w 100% czysta? Znaczy w ostatnim okresie graliśmy bardzo często te mecze. Ten kwiecień był praktycznie co 3-4 dni mecze mieliśmy. Nie było chwili takiego oddechu. No ja powiem tak, już kolejny sezon w tej pierwszej lidze. Grałem i o awans, i o utrzymanie. I jakby z mojej perspektywy wygląda to tak, że człowiek nie myśli o tym, co będzie. Wiadomo, z tyłu głowy nie ma co się oszukiwać. Każdy z nas myśli, co będzie. Naszym celem jest to, żeby zmieścić się w tych barażach. Będziemy, wiadomo, walczyć o to do końca. Ale no mówię, no musimy teraz skupić się na każdym następnym meczu, podchodzić do tego, jakby to był nasz finał. Zostało 5 finałów do końca. Może brzydko powiem, ale pada takie hasło, że trzeba sobie wyszarpać. Ja uważam, że tak jak mówisz o podejściu mentalnym, dla nas najważniejsze jest wyszarpać mecz, wygrać, zdobyć 3 punkty. Bo nam tego brakuje, bodajże ostatnich 6 kolejek nie zdołaliśmy wygrać meczu, tak? Od ponad miesiąca. Więc no nie jest nam łatwo, bo my też widzimy, co się dzieje, jak to wygląda i chcemy wygrywać. Czasem po prostu, no nie wiem, może brakuje tego właśnie wyszarpania, żebyśmy zdobyli te 3 punkty. I ja uważam i też wiem z autopsji, że zwycięstwo na pewno w naszych głowach da nam dużo optymizmu i takiej jeszcze większej wiary, bo mówię, my nie zwieszamy głów, cały czas wierzymy w to, że znajdziemy się w tej szóstce i głęboko w to wierzymy. No i to niech będzie puentą naszego spotkania. Oski, dziękuję Ci za rozmowę. W środę piłkarze GKS-u Tychy wyjadą do oddalonego ponad 500 km Olsztyna na mecz ze Stomilem, z którym zmierzą się w czwartek o godzinie 20:30, w poniedziałek pół godziny wcześniej w Bełchatowie ze Skrą Częstochowa. Perbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Sponsor GKS Tychy.